Cześć kochani, mamy czwartek. Pierwsze młode 183 zaczynają nam się wylęgać. Widzicie tutaj pierwszego. O, tam na z tyłu na ściance. O, pierwszy maleńki zbrojniczek. No ojciec go teraz przykrył pyskiem. Zobaczcie na ikrę. Jest lekko taka siwawa i w środku widać małe oczki. To jest moim zdaniem najpiękniejszy widok na świecie i naprawdę zawsze mnie to rajcuje, jak coś takiego widzę. Ikra jest pięknie przyklejona do dna, czyli te parametry w granicach 6-8 stopni twardości ogólnej i lekkie pH w granicach 6-8 pasują tutaj rybom idealnie i widać, jak po prostu rozwija się ikra i jak w niej rozwijają się maluchy. No ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo to dzisiaj już następuje wylęg, czyli tarło było w sobotę, w nocy z soboty na niedzielę i mamy 5 dni inkubacji, gdzie samiec, tak jak widzicie, leży praktycznie non-stop na ikrze i cały czas ją wachluje, chociaż w akwarium, zobaczcie, w akwarium jest i mocne napowietrzanie, i dodatkowy filtr, mówię na powietrze, typowo na tlen, gdzie tego tlenu w akwarium jest dosyć sporo. No mówię, nie będę bardzo drażnił samca, tak więc cieszę się, że mogłem wam pokazać tutaj ikrę taką, która tuż jest przed wylęgiem, a właściwie to już się zaczyna wylęgać. Zaraz jeszcze do tego na sekundę wrócę. Obok już przygotowuję akwarium, gdzie nalewam świeżej wody, muszę jeszcze pomyć gąbki i świeża osmoza już sobie cieknie. Oczywiście z filtrów pokazywałem wam, jak to jest wszystko podłączone. Cieszy mnie też i ten widok, gdzie samiec 213 już zaczyna siedzieć w mojej grocie. Jeszcze jedna podmiana wody i powinno ruszyć wszystko dobrym torem, ponieważ już widziałem, że samice tutaj się do niego zaczynają pchać. Na dole u 260, no niestety muszę jeszcze raz zrobić podmiankę wody i posprzątać, żeby to wszystko jeszcze raz ruszyło, bo widzę, że przestało ciśnienie spadać i ryby też przestały bardzo mieć je ku sobie. Natomiast wrócę teraz jeszcze do ikry i coś wam ciekawego opowiem. Spróbuję to jeszcze troszeczkę zbliżyć. Jeszcze. O. Słuchajcie. Zarodki wylęgają się, to znaczy rozwijają się w ikrze. Ikra jest pokryta skórką i teraz, tak jak zawsze mówię wam, że wszystko zależy od temperatury, jaką mamy w akwarium. Wtedy w zależności, czy młode nam się rodzą mniejsze, większe, mniej, czy więcej ich będzie, wszystko zależy od temperatury. Od tej temperatury i od oczywiście reszty parametrów zależy też cały rozwój zarodka, ale dzisiaj na zarodkach powstają nie tylko dzisiaj, od samego początku, powstają tak zwane gruczoły, komórki gruczołu wyklucia. Są to takie komóreczki, które tak najprawdopodobniej, domyślamy się jako ludzie, powodują swędzenie u zarodka, czyli u takiego małego glonojadka w ikrze, i on się zaczyna kręcić, wiercić się w tej ikrze i w zależności od temperatury, jeżeli jest ona
niższa. Te komórki powstają później i jest ich troszeczkę mniej. Jeżeli jest wyższa, jest ich więcej i zarodki się szybciej wylęgają. Tylko że pamiętajcie, te szybszy wylęg, te młode są mniejsze i troszeczkę bardziej osłabione. Natomiast jeżeli jest niższa, mniej się rodzi młodych, natomiast są one dużo, dużo silniejsze. Tak więc małe się będą kręciły dzisiaj w tej ikrze, będą się wierciły, cudowały, wiankowały, aż w końcu przedziurawią osłonę jajeczka i wyjdą i będą tak jak tamten. O! Bohater gdzieś między płetwami, go przed chwilą widziałem, spróbuję go może zwyżyć, ale się kurde teraz samiec zastawia, żeby chociaż nawet młodego pokazał, ale dziad. W każdym razie, no mówię, dzisiaj będą się te młode wylęgały, zostaną tutaj w tym akwarium jeszcze przez kolejnych 2-3 tygodni, będą w kojcu tak jak zwykle. Takim o kojcu, który zaraz zamontuję. Są one gdzieś tam na dole, w tym zamontuję kojec na szybie i mówię, młode będą jeszcze w kojcu natleniane, tam będą dożywiane pierwszym pokarmem. Tak więc, cóż mogę powiedzieć, serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów i do następnego.